Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim codziennie dokonują sprawdzeń, czy osoby objęte kwarantanną domową przestrzegają zasad i znajdują się w miejscach do tego wyznaczonych. Sprawdzeń tych dokonują tylko i wyłącznie policjanci umundurowani, którzy udają się pod wskazany adres i tam za pomocą służbowego telefonu komórkowego nawiązują kontakt z osobą objętą kwarantanną w celu sprawdzenia, czy faktycznie znajduje się w wyznaczonym miejscu, a także czy nie potrzebuje pomocy bądź też wsparcia. Z każdego takiego sprawdzenia sporządzana jest dokumentacja, która przesyłana jest do służb sanitarnych. Wczoraj na terenie miasta dzielnicowi ujawnili podczas jednej z takich kontroli, że 62-letni mieszkaniec naszego miasta nie zastosował się do zasad kwarantanny i złamał je w ten sposób, że wyszedł z mieszkania. Policjanci ustalili, że mężczyzna przebywał na jednej z ulic niedaleko miejsca zamieszkania. Udali się pod wskazany adres, gdzie poinformowali mężczyznę o obowiązku kwarantanny oraz o konsekwencjach wynikających z jej niezastosowania się. Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami za złamanie kwarantanny grozi grzywna do 30 tysięcy złotych, którą nakłada Państwowy Inspektor Sanitarny, a także osoba taka może ponieść odpowiedzialność karną wynikającą z treści artykułu 116 Kodeksu Wykroczeń.